Rozumiem, że to dla ciebie trudne, ale może... 16-letnia Marika Wronicka kłamie, że została porwana. Nastolatka jest zachwycona, że lokalna telewizja chce przeprowadzić z nią wywiad. O jej oszustwie wie tylko Sara Czarnecka, która nie może znieść jej kłamstw. To było straszne. A pamiętasz cokolwiek? Może twarz napastnika, jakieś szczegóły? Może zapamiętałaś, jak wyglądał? Nie, on jakiś worek na głowę mi założył i ja nic nie widziałam. Nie. Już dobrze, wszystko będzie dobrze, córeczko. Mamy nadzieję, że policja szybko złapie tego bydlaka. Nie złapie, bo on nie istnieje. Sara, nie przeszkadzaj, to jest poważna sprawa. Ale Marika kłamie, wcale nie została porwana. Chwileczkę. Dlaczego uważasz, że Marika kłamie? Bo tak jest. Nie została porwana. Po prostu pokłóciła się ze swoją mamą i nie chciała wrócić na noc do domu. Słucham, to są same kłamstwa. Nie nagrywajcie już tak? tego. Jakie kłamstwa? Mówię prawdę. Marika wczoraj nocowała u mnie i tak się wkręciła w tą telewizję, że o niej mówią, że wymyśliła to całe porwanie. Marika, o czym ona mówi? Nie wiem, ona sobie coś uroiła. Skąd mam to zdjęcie, które robiliśmy sobie wczoraj u mnie w mieszkaniu? Jak to wytłumaczysz? Przecież my to zdjęcie zrobiliśmy z tydzień temu. Tydzień temu? To ty się nawet do mnie nie odzywałaś. A zresztą w telefonie mam zapisane, kiedy to zdjęcie było robione. Twoje żałosne kłamstwa już ci nie pomogą, wiesz? To ty jesteś żałosna! Zostaw ją! Dziękuję bardzo, wystarczy tego wywiadu. Wszyscy do szkoły, już. Idziemy. Chodź, Sara. Jak mogłaś? Ja nigdzie nie idę. Idziesz i to natychmiast. Mamy to? Mamy. Śniezła świruska.